Był czas, kiedy ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska. Było to na długo zanim astronomowie uwierzyli, że Ziemia ma kształt globu. Ale Pismo Święte nie podejmując nauczania nauki jako takiej, w oświadczeniu naszego Pana udowadnia, że Ziemia jest okrągła, chociaż wieki przed tym jak Zabobon Rzymski był gotowy ekskomunikować każdego, kto odważył się potwierdzić to, jak w przypadku Galileusza, co miało miejsce w 1609 roku, mówiąc o jego przyjściu na Ziemię, jako syna człowieczego, Pan Jezus powiedział: Powiadam Wam: tej nocy na jednym łożu będzie dwóch mężczyzn, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie kobiety będą mleć, jedna zostanie wzięta, a druga pozostawiona. Dwóch mężczyzn będzie na polu, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Ewangelia Łukasza, 17, rozdział 34 do 36 wersetu. W jaki sposób wydarzenie może mieć miejsce w tej samej chwili, kiedy jest noc, kiedy dwóch mężczyzn leży w łóżku, i poranek, kiedy dwie kobiety mielą zboże na śniadanie? I jasny dzień, kiedy dwóch mężczyzn pracuje w polu. Porównajmy z informacją, która jest godzina w różnych częściach świata. Kiedy jest godzina 12 w południe, w Greenwich w Anglii, w Auckland w Nowej Zelandii jest godzina 11.30 w nocy. 8 rano z kolei, pora śniadania, jest Buenos Aires w Argentynie. Jak to jest możliwe? Tylko wtedy, gdy ziemia jest kulista, jest okrągła i obraca się wokół własnej osi, dzień po dniu. Skąd nasz Pan to wiedział? Czy nie był stwórcą wszechświata? Czy on tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób Pismo Święte uosabia ten pogląd na, kulistą, okrągłą Ziemię, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej? Był czas, kiedy ludziom nie była dostępna wiedza o czarnych dziurach w kosmosie, która jest tak gęsta, że wciąga światło w takim tempie, że światło nie może się wydostać, bo jest ciemno, bo światło nie może się z niej wydostać i wciąga gwiazdy, wyrywając je z ich lokalizacji, a mimo to juda. W pierwszym wieku naszej ery, to wiedział i pisał o tym tak swobodnie, jak o falującym morzu. Cytuję błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności, o nich też prorokował Henoch. List judy 13 i czternasty werset. Skąd Juda, sługa naszego pana, to wiedział? Czy nie jego pan był stwórcą wszechświata? Czy on tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie Biblii, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób pismo uosabia ten pogląd na czarne dziury, podczas gdy przez stulecia ludzie, wszyscy ludzie, myśleli inaczej? Był czas, kiedy ludziom nie była dostępna wiedza o szczepieniach, które polegają na wprowadzeniu informacji do organizmu o złym czynniku, po to, aby organizm, mając tę informację wcześniej, gdy ten zły czynnik później się pojawi w organizmie, wiedział, jak się bronić, produkując właściwe przeciwciała i pokonując zły wpływ. Ale ludziom Bożym, była dostępna wiedza o szczepieniach, które polegają na wprowadzeniu informacji do uszu wierzących o złym czynniku błędnego nauczania, po to, aby organizm zgromadzenia, mając tę informację wcześniej, gdy ten zły czynnik później pojawi się wśród ludzi wierzących zgromadzających się do imienia pana Jezusa, wiedział, jak się bronić, odpierając zły wpływ fałszywej nauki błędnowierczych zwodzicieli. Piotr, apostoł, pisał o technice szczepień zabezpieczających przed przyszłą infekcją fałszywej doktryny. Cytuję: Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy, ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 17 werset: Skąd Piotr, sługa naszego pana, to wiedział? Czy nie jego pan był stwórcą wszechświata? Czy on tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie pisma świętego, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób pismo ułasabia ten pogląd na szczepienia, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej? Był czas, kiedy ludziom nie była dostępna wiedza o płynnej magmie i lawie pod skorupą ziemską, która jest tak gorąca, że kamienie są płynne, że Ziemia wewnątrz jest rozgrzebana jakby przez ogień, bo temperatury wewnątrz Ziemi są tak wysokie, a mimo to Hiob w XVI wieku przed naszą erą to wiedział i pisał o tym tak swobodnie, jak o uprawie zboża na chleb. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. W roku 1520 przed naszą erą księga Hioba, 28 rozdział, 5 werset. Skąd Hiob, sługa naszego pana, to wiedział? Czy nie jego pan był stwórcą wszechświata? Czy on tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie Biblii, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób pismo uosabia ten pogląd na budowę geologiczną Ziemi, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej? Był czas, kiedy ludziom nie była dostępna wiedza o tym, że Ziemia w kosmosie jest zawieszona na niewidzialnym polu grawitacyjnym. A mimo to Hiob w XVI wieku przed naszą erą to wiedział i pisał o tym tak swobodnie jak o obłokach, z których pada deszcz: rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. To cytat z Pisma Świętego: rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. W roku 1520 przed naszą erą w księdze Hioba 26, 7 8 werset. Skąd Hiob, sługa naszego Pana, to wiedział, czy nie jego Pan był stwórcą wszechświata, czy on tego wszystkiego nie zaplanował, czy ci, którzy odrzucają natchnienie Biblii Mogą nam powiedzieć w jaki sposób pismo uosabia ten pogląd na swobodny ruch Ziemi w kosmosie, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej?